Szkoła rektory Szkoroszek, napisała Alina Niechoć. Witam Was, Rostomili. Wiecie, biorę Szkorosz i opowiem Wam mało wiele o moich pierwszych dniach w szkole. No ale po kolei. Już bez peryje miałam pełne galoty strachu i duże rozważała, jak to będzie i jako rektorka mnie będzie uczyła. A jeszcze mnie stan krztyć nerwował, bo co mnie użył, to śpiewał. Jak przychodził do szkoły, uczyły mnie rektory, fes mnie wkurzył i myślę sobie, że nie sztafna. Ale jak tata mi powiedział, że tam dostana, ty tam z maszkietami, to się myślał, tego przepasować nie mogę. Mama mnie wystrzeliła, jak Aska wala z mamurką do szkoły. Patrzę, tam kupa rektorów, pełno dziecek, kiedyś nie są, a ryk jak łomy w chlebie. No ale darmo ucichło i zaczęło się akademią. Równi też występowała, ale była tak ubamutno i nic z tego nie pamiętam, bo chyba myślała, kiedy ta rektorka będzie ten tytuł rozdrowała. Zaczła, padą se, łap na tatita i wala do chałupy. Net mi się przypomniało, co mi się śniło, zaraz obloła się potem, zbladła jak ściana. I padą se już po mnie. Bo wiecie, śniło mi się, że w tej trycie są same bobki od naszych królików. Zaczła, patrza, wszyscy są, godą se, wytrzymaj dziocha, może tak źle nie będzie. I czekam, aż przyjdzie dran i rektorka mnie zawoła. A ona woła wszystkich bajty i no nie mnie. Już mi fest podpadła. Ale wiecie, joje taki mały knyfel, padą se, może mnie nie widzi. Przycisła se do samego przodka i czekam. A ona dalej woła inksze dziecka. Jak już przeszły wszystkie, narosłysza. No i Anusza, która zgodnie z alfabetem jest ostatnia na liście. Proszę, Aniu. Użyło mi trochę. I tak se pomyślała, że w tej szkole będzie fajnie i słodko. I tak jest. Łaża już czołki rok i bala tam z uciechą. Nabawię się wygłupiomy, chichromy i czasem i tyromy. Na lekcji pozornowomy, chilokiem już piszemy, czytomy i litery poznowomy. Jest ino frer mały, bo rektorka przykłady po polsku dowo. Auto, burak, cegła, dom. A ja mam ino takie słowa w łepie, kiedy mało kto rozumie i oczami łepie. Anzla, bord, lice, dzitko, deplik, ecik, kajmidło, gelta, falter. Jakby ta rektorka trochę mi było noc chciała i by się noc o wszystko nie pytała, to by ta szkoła przez fest fajnie wyglądała. A nie powiedziała, pomyślę, że teraz jak ja spotkam starika, to ja już chodzę do szkoły.